Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mariusz, to co widzicie to jest wersja na system Linux, gram oczywiście na systemie Linux, a dokładnie na Ubuntu. Przyjrzyjcie się dobrze, nie wiem, temu pojazdowi, jak on wygląda, bo to jest dość ważne. Bo zaraz możecie się przekonać, że nie będziecie w stanie poznać tego pojazdu. Właśnie tak jak on teraz to wygląda. Dobrze się przyjrzyjcie. Tak. Jak wam się podoba wersja ubrudzona? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Mówiłem wam, aby się dobrze przyjrzeć, jak wygląda pojazd, można powiedzieć, czysty. A tak wygląda jego brudna wersja, gdzie jesteśmy dosłownie oblepieni błotem. To jest jazda testowa. I tak wygląda czołg w momencie, kiedy się ma włączone zabrudzenia na nim. Lufa obłocona. Co trzeba przyznać, obłocenie nie działa na karabiny. Bo jeśli chodzi o, nie wiem, ten stelaż na karabin, no to on jest brudny, ale już karabin sam w sobie nie jest brudny. Jest on dosłownie czysty. Co widać, że jest to jakiś błąd, ale jeśli chodzi o resztę pojazdu, no to wygląda to naprawdę fajnie. Nawet właśnie te koła. Ja bym pokazał wam, że to nie jest żadna makieta. Przejedźmy się zobaczyć, jak wygląda tutaj oczyszczanie, więc widzimy się w momencie, kiedy dojedziemy do tej rzeki na tej mapie. Jesteśmy nad rzeką, więc zobaczmy, jak to się będzie prezentować. Jest tu dość łagodny spad, więc zmienimy go sobie z jednej strony. Albo próbujmy sobie go obmyć. Trzy. Jakimś dziwnym trapem zrobił się idealnie czysty. Chyba tak to będzie działać po prostu, że schodzi cały brud na danym pojeździe. Ale tak właśnie wygląda czysty, niezabrudzony czołg.